punkcie dotyczącym nagród burmistrza zapisano, że zgodnie z regulaminem wynagrodzenia zapisane są pewne kryteria, które właściwie można sprowadzić do takich pięciu rzeczy. Pierwsza rzecz to może otrzymać nauczyciel, który ma osiągnięcia w pracy z uczniami. Druga rzecz to nie szczędzi swojego czasu dla uczniów, organizując im różnego rodzaju zajęcia, które oczywiście organizuje bezpłatnie. Przekazuje innym, to jest trzecia rzecz, to jest nauczycielom i rodzicom swoje doświadczenia. Czwarte, pokazuje swoje działania w środowisku lokalnym. I piąte, to pozyskuje środki na rzecz szkoły. Czyli można by powiedzieć, że to jest, te nagrody są dla nauczycieli twórczych, kreatywnych, którzy potrafią pomóc uczniom do rozwijania talentów i potrafią pomagać tym, którzy takiej pomocy wymagają. Była jasność dzisiaj, gotówki nie wręczamy, oferujemy systemem bezgotówkowym. System ten dobrze funkcjonuje, mimo że wysokości terminu, i musimy wszystkie składki. Nota burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej dla pani Bernadety Kościół, wyróżniające osiągnięcia pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej za szczególne oraz szczególne zaangażowanie w rozwój oświaty w gminie w kwocie, to już będzie wiadomo, już sobie przeczyta, twardej walnej nagrody. Życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Moi drodzy, bierze się to z tego dodatku, który musi być wypłacany w styczniu.